Pani Aleksandra, chodź do okienka. No tak, no bo tam są testy. W okienku? Tak. Jak uczucie? Nie było aż tak źle. Mi do nosa głęboko włożył. Ale ja byłem w tym największym wirusie rok temu, bo byłem kiedyś w restauracji i mi tam był wirus i musiałem iść się przebadać i było gorzej. Głębiej tak, kiedyś wkładali. Ale to samo mój tata powiedział, bo mój tata często robi, bo wyjeżdża do pracy i mówił, że kiedyś robili tak mega głęboko, a teraz już tak chillowo. Nawet pan mówi, że z jakby z tylnej części gardła, a mi tylko po języku tak, jeździł. Po języku przeleciał. Ale jesteśmy po, teraz ta się stresowała tak, że nie tak, pytajcie. Ja byłam tak niemiła dla niego, przepraszam, Pawciu. Wybaczam. Zobaczymy jak wyniki. No i uwaga, przyszły wyniki. Wyniki testu SARS. Uwaga, podgląd zawartości. No pokaż, co jest napisane. Negatywny. Test result negatywne. Okej. Okay. Czyli mogę lecieć. Nie zdałem. Teraz ja. Stres życia. Czyli ty możesz jechać, jak ja. Ja sobie lecę bez ciebie, no male. Super jesteś. Negatywny. Lecimy. Bo jest taki głos. Jest 5:52, jak to sprawdzamy, wyniki przyszło 1:38. A miał być do 22:00. Pierwsze co, obudziłam się i wyniki. No i jak już największą formalność mamy za sobą i wszystko wyszło pozytywnie, a w sumie to negatywnie, to możemy jechać na wakacje, na które w sumie czekacie razem z nami od ponad miesiąca. Czyli lecimy na Malediwy. Generalnie czeka nas bardzo długa podróż. Na początku wsiadamy w samochód i jedziemy do Warszawy, następnie stamtąd lecimy 6 godzin samolotem do Dubaju, spędzimy na lotnisku 3 godzinki, potem czeka nas 4-godzinny lot na Male, gdzie wsiądziemy sobie w łódeczkę i przez godzinę będziemy płynąć do naszego resortu, który nazywa się Oblu i właśnie tam spędzimy najbliższy tydzień. I wy spędzicie ten czas z nami, subskrybując kanał, bo z każdego dnia tego wyjazdu będzie film, dlatego warto subskrybować, sprawdź ten czerwony przycisk, jest u ciebie tam na dole szary, ale jeszcze przed wyjazdem musimy się pożegnać z naszymi pieskami, bo najbliższy tydzień spędzą u teściowej i ten już wiem, że będzie mega smutny, on już czuje, słuchajcie, że my wyjeżdżamy. I nawet nie zauważy, że gdziekolwiek pojechaliśmy. No ale mimo wszystko zostawianie ich to jest właśnie ten najsmutniejszy moment przy naszych wyjazdach. Zaczęliśmy też już się pakować i wydaje mi się, że wszystko tutaj mamy. Oprócz oczywiście sprzętu, który jest tutaj, no i jak możecie zauważyć, jest go całkiem sporo. Postanowiliśmy, że raczej nie będziemy się mocno spinać z nagrywaniem na miejscu, ale jak przyszło co do czego, to pomyślałem, że w sumie fajnie by było wziąć drugą kamerę. Do niej przydałyby się też różne obiektywy. Do tego no mojej ukochanej zabawki nie może zabraknąć, do niej też są dodatkowe akumulatory, dochodzą jakieś baterie do kamer, dodatkowe mikrofony, przejściówki, instaksy, statywy i tak dalej. No i jak możecie zauważyć, zebrało się tego całkiem sporo. A no i do tego wszystkiego dochodzi jeszcze laptopik. Na szczęście mamy taki, który ma bardzo dobre podzespoły, mega długo trzyma na jednej baterii, no i jest leciutki. Bo okazało się, że bez kompa też ani rusz. Podsumowując, testy zaliczone, sprzęt ogarnięty, walizki spakowane, zostało odstawić pieski, no i dojechać na miejsce. Ale to już jak się wyśpimy, jutro rano. No i żegnamy się z synkami. Idziemy ich zanieść do teściowej. Jak on się cieszy. Chodź, Riko. Jest obrażony już na nas. Tak, już jest obrażony. Nie chcesz się z Kibi. Kibi, hej. Chodź się pożegnać. Pa, pa. Pa, pa. Riko już wie i on już jest obrażony, że go zostawiamy. No, już zostawał wiele razy, nie? Pa, pa, Riko. Pa. Pa, pa. A z kim w tym czasie ma zabierać piłkę? Mamy wolne. Smutno mi. Smutno mi, że Rikus się obraził. Ale z drugiej strony to znaczy, że jest mu dobrze u mamy. Tak, jest mu dobrze u Bożenki, na szczęście. Dobra, następny przystanek, Warszawa. Dojechaliśmy do Warszawy i dostałem mandat. Mam 18 punktów karnych. Trzeci w tym roku. 18 punktów. Ale mamy w ogóle półtorej godziny do lotu, jesteśmy mega spóźnieni, spieszymy się i ja po prostu no jechałem za szybko trochę, o 31 km. W każdym razie, kurde, jeszcze jeden mandat i ja ola prawko tracę. Panowie wypisują, byli bardzo mili na szczęście, dali mi 200, a nie 3. No i co, i jesteśmy już przy lotnisku, dosłownie mamy kilometr do lotniska, 500 metrów. Zdarza się. Co się śmiejesz? Ty będziesz jeździł teraz autem. Mały update do sytuacji. Mam 20 punktów, a nie 18. A najlepsze jest to, że wszystkie te punkty dostałem w tak zwanych wolnych autach. 8 punktów dostałem w Polówce, która ma 80 koni, a 12 dostałem właśnie w tym T-Roku. Także chyba im mniej mocy mam, tym gorzej. Lecimy się odprawić. Hello. Hello.
Siedzimy już w samolocie, niestety na środku, także nie pokażemy wam widoku z okienka. Ale mamy nadzieję, że w następnym locie będziemy przy oknie. Tak, bo następny jest lepszy. Kolejna stacja, Dubaj. Połowa podróży z nami, jesteśmy w Dubaju i oczywiście jak na nas przystało, musimy przetestować McDonalda. Zamówiłem na razie Big Maca, żeby go porównać z naszym polskim Big Maciem, ale jak zostawicie dużo łapek w górę, to przetestujemy całe menu, które jest tutaj, a jest naprawdę ciekawe. Całe menu? W drodze powrotnej. Tak, całe menu. Wszystkie zamówimy. Wszystkie burgery. W drodze powrotnej oczywiście, bo będziemy 10 godzin siedzieć w Dubaju, jak będziemy wracać. Z tą drogą się przebraliśmy. Tak, przebraliśmy się, no bo tutaj są 34 stopnie na dworze. A jest 22. A jest 24. Nie, 24 czasu polskiego, 22 tutaj. 22 czasu polskiego, 24 tutaj. No jakoś tak. Ogólnie jesteśmy trochę zmęczeni, no bo mimo wszystko już dobre kilkanaście godzin podróży za nami. Czy ty jesz frytki z lodem? Tak, miałeś posmakować. Mal. Dobre, nie? No są G. A jeszcze czekają nas teraz 3 godziny na lotnisko w Dubaju i potem 4 godziny lotu i godzina łódki. Ty inaczej smakuje. Tak? Ale jest dobry. Chcesz posmakować? Mhm. Ej, jest pyszny. U nas Big Macu jest ogórek w ogóle? Mhm. Oj, tak samo. Jest inny. A no i niestety nie zobaczyliśmy Dubaju nocą z samolotu, bo siedzieliśmy na środku, tak jak już wam pokazywałem. Ale lot był fajny. Opadł ci już ten taki stres z podróży? No. Mi już opadł, ja już taka totalna chillera teraz. Już nie jesteśmy w Polsce, już mamy mandaty za sobą, wszystko za sobą. Możemy lecieć, wypoczywać. Możemy odpocząć. Tak jest. Jeszcze trochę i będziemy w raju. Także jesteśmy już na miejscu. Nieco chaotyczny materiał, ale wiecie, podróż, pośpiech i tak dalej. Starałem się wam nagrać najwięcej jak tylko mogłem. W następnym filmie pokażę wam nasz domek, ogólnie całą wyspę i opowiem wam tutaj nieco więcej. Powiem wam też, jakie atrakcje mamy przygotowane, a jest ich całkiem sporo. Także subskrybuj kanał, żeby żaden content ci nie omijał. My jesteśmy już ponad 24 godziny w podróży, jedliśmy w sumie nie za dobre jedzenie, czy to w samolotach, czy to na lotniskach. Idziemy się wykąpać, zjeść coś porządnego i dzisiaj chillujemy bombę. Jutro wam pokażę co, jak. Subskrybujcie, wpadajcie na nasze Instagramy. Trzymajcie się, pa pa, hejka, nara!